Wczoraj w Tylmanowej w amfiteatrze obok boiska sportowego odbyły się Dni Miejscowości. Wydarzenie jest już lokalną tradycją. Jak co roku nie zabrakło przysmaków regionalnych, zabaw i animacji dla dzieci oraz zespołów muzycznych. Jest bardzo dużo tutaj po prostu zespołów. Teraz jest akurat dla dzieci, jest kabaret u Baby Jagi. Następnie będziemy mieć zespół Amore Italiano, włoski zespół. Następnie będzie też Abba cover. Później będzie gwóźdź programu, no to myślę, że będzie kabaret maszczalscy. I co tam jeszcze? A, i kabaret z Grywus też będzie. No a później na zakończenie, jak zawsze, zabawa. Przy zespole Christmas Band. Co mi stoiska regionalne i tak dalej, jest i wata cukrowa i wszystko. Także dzieci mają tu co robić, młodzież ma co robić i starsi też mają coś robić. Nie? Na wieczór wiadomo, że będzie zabawa. Tegoroczne Dni Tylmanowej były wyjątkowe nie tylko przez bogatą ofertę atrakcji. Wydarzenie było również ukłonem w stronę lokalnego klubu sportowego Lubań Tylmanowa, który obchodził w tym roku 25 lat swojego istnienia. My co roku organizujemy te festyny tylmanowskie Lato 2000 i w programie zawsze są mecze, a akurat jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ klub Lubań Tylmanowa obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia, nie? I cieszę się bardzo, że mamy dwóch wychowanków z Lubania Tylmanowej, którzy ostatnio grali w Sandecie Nowy Sącz. To jest Bartek Kasprzak i Piszczek Filip. Nie? Także to jest towarzyski mecz pomiędzy Lubaniem Tylmanowa a Gorz Ochotnica. To są lokalni, po prostu lokalne kluby, nie? Tutaj na terenie gminy Ochotnica Dolna. Dni Tylmanowej w tym roku odbyły się już po raz 16. Wszystko wskazuje na to, że ta lokalna tradycja zostanie podtrzymana przez kolejne lata. To bardzo dobry pomysł dla lokalnej społeczności na integrację, dobrą zabawę i odpoczynek od trudów codzienności.